Cześć! Witam Was ponownie na kanale MGSM.pl. No i dziś, no tak. Ledwo iPhone pokazał ładnego, niedrogiego Pocketa. Już ma kolejną konstrukcję. Dosłownie parę minut temu w moje ręce trafił kolejny model City 2. To jest też budżetowy telefon i też za 499 zł, dokładnie jak ten Pocket. Wygląda ten nowy model trochę skromnie od Pocketa, ale moim zdaniem ma nieco ciekawszą przy tej cenie specyfikację. Producent ogłosił dzisiaj premierę tego modelu, dzisiaj dostarczył mi go do testów, no i ja od razu biegiem spieszę go Wam pokazać. Przejrzyjmy zatem, co w zestawie i jak wygląda ten telefon. W komplecie standardzik. 1-amperowy zasilacz, przewód USB, igiełka do otwierania gniazda na karty, instrukcja i całkiem przyzwoicie wyglądające dokanałowe słuchawki. Nie najgorsze przy tej cenie, myślę. A jak wygląda sam telefon? Powiem szczerze, że bardzo, bardzo zwyczajnie. Tył z czarnego matowego tworzywa. Widać trochę na nim ślady palców, ale przynajmniej telefon nie ucieka z dłoni, nie jest śliski, nie zjeżdża po stole i tak dalej. Mamy klasyczny czytnik linii papilarnych na pleckach. Na razie mnie jeszcze nie wkurzył, działa zupełnie przyzwoicie. Podwójny aparat z tyłu, 13 megapikseli od Samsunga z przysłoną 2,8 i pomocniczą matrycą VGA. Natomiast z przodu ekran bez notcha i 5-megowy aparacik do selfie. Taki chyba w sumie standard w tych najtańszych telefonach. Ekran nie ma notcha, ale za to ma przekątną 5,7 cala i rozdzielczość HD+. Wykonano go w technologii IPS. Świeci całkiem fajnie, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka. Myślę, że nie ma czego tu krytykować. Przy tej cenie wygląda całkiem znośnie, chociaż też, no, przyznajmy to zwyczajnie. Ekran pokrywa zaokrąglone szkiełko 2,5D, przy czym producent nie precyzuje, czy jest to jakieś super twarde, specjalne szkło, czy zwyczajne. W każdym razie na dzień dobry dostajemy folię ochronną naklejoną na ekranie, co w pewnym stopniu jakby daje nam do zrozumienia o przewidywanej trwałości tego szkła. W moim egzemplarzu niestety ta folia jest tak sobie średnio estetycznie naklejona, ale może Wy będziecie mieli więcej szczęścia. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych elementów, to zaczynamy dość klasycznie. Przyciski na prawym boku, całkiem wygodne, całkiem duże. Nie mam do nich większych zastrzeżeń. Na dole pojedynczy głośnik i mikrofon. Na lewym boku szufladka na karty. Na dwie karty SIM, względnie na jedną SIM i kartę pamięci microSD do 64 GB. Niestety gniazdo jest hybrydowe. No i trochę nietypowo, na górze mamy microUSB do ładowania i mini jack. A fajnie, że jest mini jack. Nie narzekam, że mini jack jest na górze, ale microUSB na górze, moim zdaniem, to trochę nietrafiony pomysł, bo niewygodnie rozmawiać, gdy ładujemy telefon, bo kabel nam tutaj wychodzi, prawda? Trochę to bez sensu, no ale tak sobie to zaprojektowali. Co w środku? Procesor Speedtrum SC9863, 4 GB RAM-u i 64 giga pamięci, czyli jest to zdecydowanie fajniejsza specyfikacja za 500 zł niż w przypadku Pocketa, którego pokazywałem Wam kilka dni temu. Co w interfejsie? Czysty Android Pie, czyli fajnie, że świeży Android. Poprawki bezpieczeństwa w momencie uruchomienia telefonu pokazują się kwietniowe, z 1 kwietnia. I producent w zasadzie tutaj nie przesadza z dodatkami. Mamy tylko to, co najpotrzebniejsze, czyli pakiet od Google. Znajdziemy w telefonie również skrót do szybkich aktualizacji. Jest dyktafon, jest radio FM. No i reszta to w zasadzie takie zupełnie podstawowe rzeczy, podstawowe, bazowe składniki Androida. Nie ma żadnych, praktycznie żadnych dodatkowych udziwnień. A jeżeli chodzi o gesty, no to te najbardziej podstawowe typu wybudzanie przez uniesienie czy wyciszanie poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół. Interfejs aparatu fotograficznego dosyć prosty, ale jest tryb zdjęć seryjnych, jest tryb manualny i jest czytnik kodów QR oraz dedykowany tryb nocny. Zobaczymy, jak to będzie działało. Szczerze mówiąc, patrząc na przysłonę obiektywu, przypomnę 2,8, nie oczekuję tutaj zbyt dużych fajerwerków. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 3000 mAh, ale niestety bez szybkiego ładowania. Przypomnę, ładowarka tylko 1-amperowa, czyli tutaj wielkich rewelacji również się nie spodziewamy, ale ta pojemność akumulatora powinna wystarczyć, by zapewnić temu smartfonowi dwudniowe działanie. Oczywiście na pokładzie mamy LTE, mamy Bluetooth, mamy dwuzakresowe Wi-Fi, a w przypadku wyświetlacza mamy też jeszcze tryb nocny i możliwość dostosowania balansu barw do naszych upodobań. No i to w zasadzie wszystko, co mamy w tym telefonie. Przypomnę, nowy iPhone za 500 zł, który według mnie troszeczkę chyba skanibalizuje Pocketa, bo ten, choć ładniejszy, ma mniej RAM-u, mniej pamięci wewnętrznej,
i jest mniejszy, a kosztuje tyle samo. Wybór należy do Was. Albo modny wygląd, albo lepsza pamięć. I na tym kończę ten błyskawiczny przegląd MyPhone'a City 2 dosłownie w kilka minut po jego otrzymaniu. No i zapraszam Was na recenzję za jakiś czas, no bo przecież mamy wakacje. Do zobaczenia, cześć!